Cześć, dziś przetestujemy dla Was obiektyw EFS 24 mm STM z przysłoną 2.8, czyli taki mały placuszek od firmy Canon. Testować go będziemy na obiektywie 7D Mark II. Linki do obu tych sprzętów znajdziecie tradycyjnie w opisie. Zapraszam do oglądania. Tak jak wcześniej wspominałem, aparat z wyglądu przypomina placek. Funkcjonuje on na mocowaniu EFS, czyli jest stworzony do aparatów o matrycy APS-C. Link do filmiku objaśniającego działanie mocowania EFS znajdziesz w opisie. Aparat wyposażony jest w system autofokusa STM. Filmik objaśniający działanie mechanizmów autofokusa firmy Canon również znajdziesz w opisie. Szybkość ostrzenia tego mechanizmu nie powala, ale jest dla mnie w zupełności wystarczająca. Pierścień ostrości jest dość mały i nieporęczny, a dodatkowo dość nieprecyzyjny przy ostrzeniu manualnym. Może być to problematyczne przy kręceniu tym obiektywem, ale został on wyposażony w mechanizm STM, który świetnie działa w trybie ciągłym autofokusa w Live View. Jest bardzo płynny i cichy. Sprawdźmy, jak wygląda jakość zdjęć, a konkretnie ich ostrość wykonanych tym obiektywem. Także mamy tu serię zdjęć, tablicy do sprawdzania ostrości i zobaczmy, jak to się ma dla kolejnych przysłon. Na razie mamy najniższą przysłonę, najniższą wartość przysłony 2.8 i obraz w środku kadru jest bardzo, bardzo ostry. Przechodząc dalej mamy przysłonę 4.0. Obraz jest może delikatnie ostrzejszy. Dla 5.6 jest też bardzo ostry. Dla 8.0 tak samo. I zaczyna to słabnąć od przysłony 11, gdzie wyraźnie jest to już mniej ostre. Dla przysłony 16 mamy bardzo tutaj słabą ostrość. I dla przysłony maksymalnej wartości 22. Ten obraz jest tutaj bardzo mało ostry. Zobaczmy teraz, jak sytuacja wygląda na rogach kadru. Dla minimalnej wartości przysłony jest tutaj bardzo słaba jakość. Ten obraz jest bardzo rozmazany. Dla przysłony 4.0 już jest o wiele lepiej, aczkolwiek nadal wygląda to nawet jakby ktoś poruszył kamerą. Oczywiście tak nie jest. I dopiero dla przysłony 5.6 mamy całkiem dobrą, ostrą jakość. Przy 8.0 chyba jest tutaj już najlepszy wynik w rogach kadru, ostrości tego obiektywu. No i tak samo jak w centrum, zaczyna to słabnąć przy przysłonie 11. Przy 16 jest również nie najlepiej. I przy 22 najsłabiej. Natomiast dla tych najwyższych przysłon te wyniki w rogach i w środku kadru są jakby najbardziej zbliżone do siebie, bo zobaczmy, jak to rozstrzelenie wyglądało dla przysłony 2.8. Tutaj mamy bardzo ostry obraz w centrum, który drastycznie słabnie w rogach. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ostrość. Jeżeli chodzi o dystorsję, to jest ona tutaj minimalna. Faktycznie widzimy, że kreski te są nieco wygięte. W oczy rzuca się też winietowanie, szczególnie przy tych najniższych wartościach przysłon. Przy 2.8 jest tutaj wyraźnie widoczne. Już jest duża różnica, kiedy domkniemy przysłonę do wartości 4.0, a przy 5.6 prawie to winietowanie już nie występuje. Na wykonanych tutaj zdjęciach nie dostrzegam jakiegoś większego problemu z aberracją chromatyczną. Faktycznie tutaj na brzegach kadru, bo w centrum raczej nie, jest ona delikatna. To jest przysłona 4.0. Natomiast już po domknięciu do 5.6 praktycznie nie występuje, dlatego nie powinniśmy mieć jakichś większych problemów z aberracją. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest minimalna odległość ostrzenia wynosząca 16 cm.
czyni to obiektyw bardziej uniwersalnym. Obiektyw ten świetnie się sprawdza do fotografowania z bliska produktów lub martwej natury. Nie uzyskamy nim jakiegoś kolosalnego przybliżenia, ale uważam, że warto się nim zainteresować w tym kontekście, jeżeli nie szukasz wyspecjalizowanego obiektywu makro. Przyjrzyjmy się, jak wygląda rozmycie tła. Nie podoba mi się ono ani trochę. Jaśniejsze przedmioty tworzą wielkie, jasne kształty, które brzydko kontrastują z resztą tła, jak widać na załączonym obrazku. Spójrzmy, jak obiektyw radzi sobie pod słońcem. Słońce zalewa większość kadru, tworząc przy tym kolorowe flary. Wynik nie zaskakuje, biorąc pod uwagę cenę obiektywu. Spójrzmy na parę przykładowych zdjęć. W praktyce obiektyw nie jest tak ostry, ale z pewnością pozwoli nam na wykonanie dobrych jakościowo zdjęć. Jeżeli miałbym wskazać jakieś najlepsze zastosowanie do tego obiektywu, to zdecydowanie byłoby to wideo, głównie ze względu na ten mechanizm STM. Natomiast polecam sprawdzić, czy wasza lustrzanka posiada tryb ciągłego autofokusa w trybie live view, bo inaczej ten autofokus STM będzie tutaj bezużyteczny. No i jest bardzo uniwersalny przez to swoje makro. Ze swoim delikatnie szerokim kątem widzenia pozwala on zarówno na zabawę perspektywą, jak i ujęcia makro. Natomiast jeżeli szukasz obiektywu do fotografowania, to tutaj radziłbym się zastanowić, ponieważ ten autofokus nie jest za bardzo stworzony do robienia zdjęć, nie jest na tyle skuteczny, nie jest na tyle szybki. No i jak widzieliście, jakość tych zdjęć w dużej rozdzielczości też nie powala na kolana, więc tutaj radzę się poważnie zastanowić. No natomiast na pewno argumentem zakupnym tego obiektywu będzie jego cena, którą tradycyjnie znajdziecie w opisie. Z mojej strony to tyle, cześć!